Ponieważ już wprowadzenie było, przedstawiać się nie muszę. Ja podzielę to na kilka etapów. Pierwszy będzie taki, że ja krótko i ogólnie powiem, jak wyglądała trasa, dlatego że ja to tym będę przechodziła od jednego etapu do drugiego, no to może się można pogubić, zwłaszcza, że ta projekcja jest taka, powiedzmy, szkolna. Ja sama ze zdumieniem patrzę, że gdzieś tam coś jest, co wydawało mi się, że jest bliżej. Także najpierw pokażę całą trasę, a potem będę próbowała mówić, co było, gdzie było, kiedy. Ten rejs trwał od 1976 roku. To już młodsi ludzie mówią, ach, to w poprzednim wieku, no więc to było w poprzednim wieku. Do 1978, dokładnie to było 2 lata i 3 tygodnie. Coś takiego. Zaczął się w marcu w Las Palmas. Dlaczego w Las Palmas? Ponieważ jednostka była gotowa już na początku stycznia, no więc żeby od nas wychodzić, czyli z Bałtyku, no trzeba byłoby trochę poczekać. A do mnie dotarła taka sprawa, że właściwie jak ja będę czekać, to ktoś nie może uprzedzić. No więc została bardzo skomplikowana procedura załatwiona, żeby ten jacht można było przetransportować. Jak poszedł na statku Wołownica do Las Palmas, i rejs się zaczął i skończył w Las Palmas. Właśnie nie wiem, dlaczego to było do Las Palmas, no bo w Las Palmas, no tak powiedzmy, no w lutym to jeszcze nie było takich warunków mroźnych, no a tutaj mógłby się okazać, jak nie miał klasy lodowej, no więc jak Bałtyk zaczął podmarzać, to pewnie były kłopoty, żeby zresztą, no kłopoty były inne, ale powiedzmy, no takie teraz mi się wydają trochę śmieszne, a wtedy to miło muszę. Więc teraz powiem, jak wyglądał rejs. To był rejs trasą ze wschodu na zachód przez kanał panamski. Jedna nacja jest taka, to są Anglicy, którzy uważają, że to nie jest taki zupełnie prawdziwy rejs, no bo kto to dookoła świata płynie przez kanał panamski. No jak kanał panamski jest, to można przez niego płynąć, chociaż słyszałam, że Chińczycy mają zamiar w Nikaragwie kopać konkurencyjny kanał panamski, no bo ten jest jednak dość ograniczony, tam nie każdy statek będzie. A Panamaxy to na przykład nie są lotniskowce amerykańskie, one się tam nie mieszczą niestety. Więc jak to wyglądało? Wyspy Kanaryjskie, wyspa Gran Canaria, to tutaj taka, to nie jest największa wyspa, ale taka najbardziej, że tak powiem, znana. Z Gran Canarii na Barbados, potem przez Morze Karaibskie, właśnie do kanału panamskiego. Z kanału panamskiego, na pewno koło wyspy Malpelo, bo ja ją widziałam. No potem to już nic nie widziałam, aż do Markizów. Na Galapagos nie byłam, potem powiem dlaczego. Z Markizów na Tahiti, teraz do Papeete, z Tahiti na Fidżi, do Suba oczywiście, największy port, stolica i tak dalej, wówczas, teraz to nie wiem. I teraz Suwa do Sydney. Przez Morze Tasmana, Sydney wzdłuż tego brzegu Australii, przez cieśninę Torresa do Darwina, z Darwina na Mauritius. Teraz z Mauritiusa do Durbanu, a tutaj Durbanu nie narysowali. W każdym razie to 10 stóp. Durbanu dookoła południowej Afryki do Kapsztadu. A z Kapsztadu tak dokładnie tą trasą, bo i Świętą Helenę widziałam i wyspy miały odstąpienia, z powrotem na Wyspy Kanaryjskie do Las Palmas. Taka była trasa i to szło w ten sposób. Więc dlaczego to się zaczęło w Las Palmas?
powiedziałam. Po prostu nie dało się, to znaczy uważałam, że nie ma co czekać, bo jeśli jak był gotowy w styczniu, no to by trzeba było, nie wiem, do maja. Także no niestety to poprawił kolega Laskuła, który się uparł, że z Gdyni do Gdyni. Ja wcale nie żałuję, że wpłynęłam do Spalec. Gran Canaria to jest bardzo fajne miejsce i można tam było to zahaczyć, bo jakbym płynęła stąd, to przecież nie na Wyspy Kanaryjskie, tylko tak. No więc z Wysp Kanaryjskich do na Barbados. To był pierwszy etap i na tym etapie to może śmiesznie brzmi, prawda? Ale ja jako dama miałam kłopot z kuchenką. Znaczy kuchenka przestała działać. Była to kuchenka z znakomitej szwedzkiej firmy Optimus, i przestała działać. No więc wydawało mi się, że to jest tak poważna sprawa, że zawróciłam, to było chyba drugiego dnia, zawróciłam na wyspie, zawróciłam do Las Palmas. Tam się okazało, że trafiłam na pływający warsztat remontowy. To byli Finowie z Oulu, którzy uznali, że mają dość mieszkania w takim zimnym miejscu jak Oulu, no bo Oulu to jest Oulu. Więc wsiedli na statek i z tym statkiem popłynęli i założyli taką pływającą stocznię właśnie w Las Palmas na Gran Canaria i Finowie powiedzieli, że ponieważ jesteśmy sąsiadami, co zresztą widać doskonale na mapie, że Finlandia i Polska to są sąsiadujące kraje, w związku z czym oni mi tą kuchenkę naprawią. No to ją naprawili. No to ja wypłynęłam jeszcze raz, co wywołało zupełnie radosne komentarze wśród bardzo życzliwych dziennikarzy w Polsce, nie gdzie indziej, co ona robi, że ona po raz drugi wypływa. No ale tak się zdarzyło. Oczywiście kuchenka się lub popsuła, ale ja miałam wtedy zapasowy, znakomity prymus przewidziany dla Beduinów na Saharę. No i używałam zamiast kuchenki prymus. No to jest wysoka szkoła jazdy, bo to trzeba było siedzieć na podłodze i trzymać go nogami. Dlatego, że inaczej to on się albo przewrócił, albo zrobił coś tak innego, głupiego. No można było wodę na nim gotować, bo trudno było na przykład trzymać garnek z czymkolwiek. Ale bez jedzenia się da żyć. To był bardzo ciekawy, bardzo pouczający odcinek, dlatego, że ja po raz pierwszy w życiu, a przypuszczam, że niewiele osób w Polsce to robiło, użyłam tak zwanych foków pasatowych. Foki pasatowe to jest coś takiego jak dwie genue postawione, ale na bombach. Do tego trzeba mieć specjalne olinowanie, bo muszą być podwójne sztagi, no i oczywiście trzeba mieć te dwa bomby, odpowiednie olinowanie, ale jest to znakomita sprawa z tym, że foki pasatowe można i należy stawiać, jeśli się przewiduje, no co najmniej tydzień jednego kierunku wiatru, bo tak to się nie bardzo opłaca, zwłaszcza jednoosobowo, to mi zajmowało 8 godzin postawienie tego foku. Ale jak już postawiłam, to tak 4 tygodnie można było się w ogóle niczym nie przejmować. One same je polą, ale to możliwe jest w pasacie. W pasacie, powiedzmy, no załóżmy północnego Atlantyku, no zresztą innych oceanów też. A wiatr musi być stały, albo prawie stały co do kierunku, co do siły, no to może być różnie, no bo można postawić średniej wielkości foki pasatowe. Ja miałam 3 komplety tych foków i wtedy nawet przy silnym wietrze można płynąć, bo na przykład pasat Oceanu Indyjskiego to potrafi być 9. No ale to jest cudny wiatr, bo to się tu płynie, wiatr jest zrówny, no i tak dopłynęłam tutaj na Barbados. Barbados, no to była taka w ogóle niezwykła egzotyka, dlatego że po pierwsze, no, tam nie było wtedy port. To znaczy był gdzieś jakiś pies, do którego podobno jakaś tam nutka dobijała, więc stało się na kotwicy. To był pierwszy trening, jak się stoi tak naprawdę na kotwicy. Odnoszę wrażenie, że wówczas, być może teraz już, ponieważ wiedza poszła na wyższy poziom, tak naprawdę jak się stoi na kotwicy, to z polskich żeglarzy nie wiedziało. Ja też, mimo że ja jestem okrętowiec, ale co innego statki, a co innego jachty. Ja jachtów nigdy nie budowałam, nie projektowałam i nie znam się na nich. Otóż ja miałam, że tak powiem, kotwicę, no, taką jaką miałam, bardzo dobrą linę i to jest nieporozumienie, nie stoi się na sznurku. To mi powiedzieli,
na Pacyfiku. Słuchaj, ty nie stawaj na sznurku, faktycznie. Na Bóg się staje na sznurku, w dalszym ciągu. No więc stałam na kotwicy pod Barbados, potem się zaczął problem, jak się wydostać na ląd. No bo ląd jest tuż, tam jest port, tam jest wszystko, no więc ponton, no na pontonie się bardzo ładnie płynie, bo to się dopływa, po czym jest przybój, ten ponton robi coś takiego i się wypada, powiedzmy, albo z pontonem, albo bez, na plaży. To potem już wiedziałam, że trzeba tak, włożyć kostium kąpielowy, jeśli się miało pieniądze czy cokolwiek, to zapakować coś bardzo szczelnego, najlepiej to wsadzić na głowę i obciągnąć czapką, no i wtedy można ruszać. No bo to wylatuje się razem z całym dobytkiem z tego pontonu, a potem jak się wraca, no to już my miejscowi nauczyli, prawda, jak to się robi. No tam było fajnie, ja oczywiście tam miałam, tak powiem, problemy formalne, bo pomagający i zaopatrujący, to jak to się nazywa, tim brzegowy, to nie był tim brzegowy, bo to wtedy był mój mąż i przede wszystkim stoczkę Jankowa. Przysłali mi kubękę nową, no bo było wiadomo, że prawda, że tak, jedna popsuta przestała działać, no to panki przestały działać. No ten ciemus to no, była kłopotliwa sprawa. Ja tą kuchenkę musiałam odebrać. No to nie było takie proste, dlatego że się okazało, że to nie dość jest 30 km od portu, ale jeszcze na dodatek są formalności celne. A poza tym to, to jest władunka, jak mi powiedzieli, pokazali taki sztapel pod sufit w takiej wielkiej hali, to tam gdzieś jest, jak oni to znajdą, to mi oddadzą. No ale jakoś się udało odebrać. Tam się o dziwo pierwszy raz dowiedziałam, że telegramów nie wysyła się z portu. Po prostu. Nie wysyła się. Telegramy się wysyła do sobie. Nie wiedziałam. Ja byłam taka dzikuska z Polski, więc nie wiedziałam, że telegramów poczta nie wysyła. Poczta robi swoje, a telegramy idą z firmy, która się zajmuje telegramy. No i z Barbados popłynęłam już bezpośrednio do kanału Panamskiego. Ja mam już informację, którą uzyskałam na Barbados, na Giełdzie Żeglarskiej, bo tam stał nie tylko Mazury, tam stało całe mnóstwo najróżniejszych jachtów, właściwie z całego świata. I na takiej giełdzie uzyskuje się cenne informacje. Na przykład informacja taka. Uważaj, jeśli będzie tu, w tym rejonie, jakakolwiek jednostka do ciebie chciała podpłynąć. Ja byłam uzbrojona, ja miałam dubeltówkę, z której nigdy w życiu nie umiałam strzelać i powiedziano mi, że mam nie patrzeć, tylko strzelać przed siebie. I to była cała wiedza. Jeśli będzie jakaś jednostka się zbliżała, to się strzela, to się nie pyta. Po co, dlaczego ja? Żadna jednostka z zewnątrz nie ma interesu akurat do tego ja. No na szczęście żadna się nie zbliżała i dopłynęłam tutaj do kanału Panamskiego. Z kolejnym problemem nie kuchenki, a silnika. Bo się okazało, że pracuje jeden cylinder, a w ogóle to tak, a tutaj był duży kłopot, ponieważ tu szedł prąd, a wiatr był, no, to był już czerwiec, to wiatr był taki, zdychał ledwo, no, ten prąd był silniejszy, to tak trochę nie woziło, no i poza tym tutaj zaczęły się burze. A ja się w ogóle burzy boję, szczególnie piorunów. To były takie burze, które sobie trudno wyobrazić. To było tak, całe niebo robiło się w ogniu, po czym wyglądało tak jak nalot, taka kanonada, a potem spadał taki derzedzioł, nie było widać. No a potem co? Było w nocy, w dzień nie było wiatru po prostu. W dzień prąd tak nosił wiatr, a w nocy właśnie takie rzeczy były. No to zatem tutaj to taki jest dość ruchliwy teren, dlatego że jadą statki do kanału Panamskiego, ponieważ one mają już wyznaczony teren, wyznaczone miejsce, w związku z czym one idą szybko. No ja szybko nie mogłam, zresztą no tam jak, póki co to nie miałam żadnego terminu wyznaczonego, no więc to była taka dość no, kłopotliwa i męcząca sytuacja tutaj. No ale wreszcie jakoś się doblokował do tego kanału Panamskiego. Tam
Między innymi był zrobiony remont silnika, zresztą to była taka urocza sprawa, bo się okazało, że znaczy ja ten remont próbowałam już robić na Barbadosie, ale tak jakoś to nie wyszło. Był przedstawiciel firmy Volvo, no przedstawiciel jak obejrzał silnik, powiedział, że on widzi pierwszy raz w życiu taki na oczy. Ale ja mówię, ja mam instrukcję. No i się okazało, że jest fajnie, bo instrukcja jest po niemiecku. Pan mówi po angielsku, ja niemieckiego nie znam i się zaczęłam domyślać, co tam może pisać i próbowałam mu to tłumaczyć oczywiście w sposób zupełnie bezsensowny, bo ja po prostu nie dam niemieckiego, a instrukcja trafiła się akurat po niemiecku. Także pan nie poradził sobie, no ale w Cristobal na wejściu do kanału był też przedstawiciel Volvo i to był Szwed. I Szwed powiedział mi, wiesz, ja ci muszę pomóc i znów usłyszałam, to przecież jesteśmy sąsiadami, Szwecja jest tak blisko Polski. To zresztą, potem to jakoś tak to, wydawało mi się, że to działa na tej zasadzie, my jesteśmy z Europy. Więc Szwecja jest tak blisko Polski. Faktycznie on ten silnik naprawił. No z tym, że to na powiedzmy 9-metrowym jachcie taka naprawa silnika, to wyglądało w ten sposób, że trzeba było wszystko wyrzucić na pokład i w środku był warsztat remontowy. Jeszcze coś tam przy agregacie naprawiał, ale nie ten Szwed, tylko marynarze z kolejnych statków rybackich, no bośmy takie mieli, którzy łowili pół. I takie coś też było. I oni przechodzili przez kanał, tam na ogół stali jedną, dwie doby, nie pamiętam dlaczego. I zawsze przychodziła ekipa remontowa i pytała się, co bym powiedział. No więc oni próbowali coś, ale agregat był raczej w porządku. On powiedzmy posłuszeństwa odmówił trochę później. Ale no ten silnik też Szwed na pewno. Zresztą wówczas, bo teraz to jest absolutnie już nieaktualne, podejrzewam, że nie. Kanał Panamski to była taka wyłączona strefa amerykańska. To, ponieważ ja miałam inne, że tak powiem, sprawy na głowie, to jakoś mnie to nie szokowało. Na wejściu do tego klubu, to był klub panamski, to dobro, stało dwóch panów białych Herman Zempin. Ja wejść mogłam, bo ja miałam przepustkę, bo tam były legitymacje, próbowałam przepustkę. Ja miałam przepustkę, że ja jestem gościem klubu. Bo tamte jachty, które przychodziły, miały status gościa klubu. Ale Panamczycy nie mogli wejść. Dlatego, że istniała taka opowieść, że Panamczycy to białych napadają, okradają, mordują i co tam jeszcze. No i ja bym pewnie w to uwierzyła, bo nie wiem dlaczego nie. Zresztą ja tam miałam bardzo serdecznych opiekunów, bo tam się okazało, że jeden z pilotów kanału Amerykanin to się tak nazywa polskiego pochodzenia, to znaczy Robert się urodził w ogóle w Stanach, ale miał żonę Polkę, która się w Polsce urodziła. No oni byli oczarowani, że oni na mnie trafili, zabierali mnie do siebie do domu i mi się mogło wydawać, że to te opowieści, a poza tym to, że tak powiem, w kanale, ponieważ to była strefa amerykańska, więc tam oni mieli własne wszystko. Szpital, szkołę, nawet sklep, do którego nikt z Panamczyków nie mógł wejść. No mnie Elżbieta zabierała, no bo ona mogła, bo ona była Amerykanka, no więc myśmy tam chodzili do tego sklepu. I to pewnie by tak było dotąd, dopóki się nie pojawił kolejny gość w klubu, Norwek, który płynął z Kalifornii do Norwegii. Jan pracował jako instruktor w jakichś służbach specjalnych czy czymś takim amerykańskim, zakończył pracę, powiedział, że ma taką karmę pieniędzy i wraca do siebie, do Norwegii. Z tym, że on tak wracał wolno, bo on tam już mieszkał w tej Panamie przez jakiś czas. I Jan mu powiedział, że mówi, słuchaj, to wszystko nieprawda, to co opowiadają. Panamczycy to są cudowni ludzie. No i on mnie zabrał, żeśmy chodzili po targowiskach, chodzili po mieście, po tym Cristobal. Nic się nie działo. On mi słuchaj, mi to Amerykanom się wydaje, że tak jest. A ja był w ogóle bardzo ciekawą postacią, dlatego że on miał ojca Polaka. Z tym, że on tego ojca nigdy w życiu na oczy nie widział, dlatego że jego mama za jakąś działalność w czasie
okupacji niemieckiej za jakąś niewłaściwą działalność, była zesłana do jakiegoś obozu i tam poznała ojca Jana. I ja wyobrażam sobie, że jak trafi na Polaków, to Polacy mu powiedzą, gdzie może być jego tatuś. On mnie się też pytał o tatusia. Więc ja powiedziałam, że ja nie mam pojęcia, gdzie jego tatuś może być, bo on wiedział, że tatuś był gdzieś z północnej Polski. No, bardzo dokładnie określił. I on ciągle wierzył, że on tego tatusia znajdzie. Ja tatuś Polak i on tatusia znajdzie na pewno. Nie wiem, czy znalazł, czy nie. Ale w każdym razie no, on mi otworzył oczy na to, że ta Panama nie jest taka przedziwna. Ja poza tym po tej Panamie to trochę pojeździłam, bo właśnie ta Elżbieta mnie, że tak powiem, pociągnął, przewiozła przez całą strefę kanałową. Więc no to tak różnie to wyglądało. Z tym, że przejście przez kanał Panamski, ja nie wiem jak to wygląda teraz, ale wtedy to była sprawa taka, to jest odpłatne. Słyszałam, że to podobno kosztuje bardzo dużo w tej chwili. Ja wtedy płaciłam, i zresztą była w ogóle taka cena, według cennika, dolara za tonę. No ponieważ ja tych ton miałam, no ja wiem, 3, może 4, no to ja tyle zapłaciłam to przejście. Natomiast po tym, że żeśmy przechodzili, to w śluzie postawiono 20-tysięcznik imię na koniu, za 20-tysięcznikiem, bo akurat było takie tutaj parę metrów miejsca, to mnie tam wstawili. I ja pomyślałam, że tamten za mnie zapłacił na pewno, bo jak on miał 20 tysięcy, to tyle zapłacił. Zresztą przejście przez kanał to była niezwykła przygoda, dlatego że ja o kanale już słyszałam. Ja nawet miałam okazję pracować i projektować urządzenia właśnie cumownicze na Panamaxy, które robiła Stocznia Gdańska. Ja nie umiałam sobie tego wyobrazić. No. No, że to tak, że to coś ciągnięte, że to śluzy, że tamto. Ja dopiero zobaczyłam, jak to wygląda. I wtedy stwierdziłam, że to jest wszystko bardzo akuratnie wymyślone. Zresztą to, nie wiem jak to teraz wygląda, teraz to pewnie jest jakieś panamskie przepisy, bo wtedy to był po prostu amerykański federalak. I tam było napisane, że taki statek to tak i tak, tak i to tak i tak, i to tak wyglądało, jak się przechodziło. Ja miałam też cumy właściwe, kluzy cumownicze właściwe, no bo ja wiedziałam, jakie one mają być, bo to ja mówię, no na Panamaxa to projektowałam. Ale no tylko mnie nie ciągnęły te muły, czyli te lokomotywki, tylko jak ty przeprowadzali ludzie. Z tym, że to wyglądało tak, jak wchodził do śluzy, na przykład jak szedł w tamtą stronę morza, na niskiej wodzie i podchodziło czterech cumowników, rzucali rzutki, trzeba było im podać cumy i oni prowadzili na rękach, a statek ciągnął te muły. I tak się szło przez śluzy. Potem były jeziora, kanały, bo dlatego, że ten kanał to nie był cały przekopany, on łączył kolejne jeziora. Zresztą to była niezwykła przygoda przejście przez ten kanał, dlatego, że to no, czuło się jak ten jacht idzie do góry. Z tym, że już na tych śluzach, powiedzmy, zachodnich, to pilot, bo ze mną szedł pilot, tam pilotaż był obowiązkowy. To jest chyba jeden z dwóch kanałów na świecie, w którym pilotaż jest obligatoryjny i to pilot był dowódcą statku, a nie kapitan. No, no z tym, że pilot, okazało się, że przechodził holownik i tam był jakiś kolega pilota, no więc żeśmy się uwiązali do tego holownika i to już holownik chodził na dół, w górę ze śluzami, jakoś przepraszam, ale wódkę na holowniku. Już nic nie trzeba było pomyśleć. A tak jak mówię, no to było bardzo, bardzo ciekawe, no bo taka pipeńskanie łaziła, to jakiś krokodyl, pójdą jak się szło przez te jeziora, bo to był fałmatelna jeziora i tak w zasadzie to tego kanału kopanego to wiele nie było. I potem były śluzy w dół. Tu były śluzy Gatuna, to były śluzy na końcu Miraflores, wypływało się stamtąd i tam był następny. Z tym, że to była bardzo ciekawa rzecz, dlatego że to na wyjściu było coś takiego, co się nazywało Fort Amador. Fort Amador, w którym byli wyłącznie Amerykanie, wyłącznie. Z zewnątrz nie można było do niego wejść, to znaczy od strony ulicy. Goście przypływający dostawali też przepustkę, czyli byli, że tak powiem, gośćmi tego klubu. Ale na przykład zdarzyła się taka śliczna historia, że nasz radca ambasady w Panamie, bo ja tam byłam, już nie pamiętam, bo co przywiózł mnie
pod bramą i Pigo wygoniło z pod bramy, co jakiś taki z zewnątrz przychodzi, a ja weszłam, bo ja miałam tą przepustkę. Z tym, że tam się stało też na kotwicach, w tych klubach się stało na kotwicach, ale było coś takiego, że był no, taka motorówka i wystarczyło dać sygnał rożkiem głowy, no ładnie, ale wieczorem, w nocy, motorówka podpływała, wsiadało się i odwoziła na ląd. To była taka komunikacja. Nie można było samemu podchodzić do tych pomostów. Nie wiem dlaczego, no może tam tych jachtów było bardzo wiele, także no może po prostu chodziło o to, żeby nie było tłumu. Zresztą w klubie w Krystowal też się stało się przy pomostach, ale do głównego pomostu się podchodziło tylko w sytuacjach awarii. No tam to już była zupełnie wojskowa instalacja, ten Fort Amador, nie wiem jak jest teraz. No to było jednak parę lat temu, więc ja mam pojęcia jak to teraz wygląda, bo to była cała strefa amerykańska. Kanał i, że tak powiem, no te niewielkie przyległości. No kanał został oddany Panamczykom. Jak to jest teraz urządzone, to nie wiem, no pewnie się nie zmieniły śluzy. Prawdopodobnie no, nie zmieniło się jak to wygląda, jak to się robi. Z tym, że wówczas, ponieważ już było wiadomo, że to zostanie kiedyś przekazane, to szczególnie Amerykanie się zastanawiali, czy ci głupi Panamczycy sobie z tym poradzą. No mi się wydawało, że tak się zwyczajnie zrobią, wezmą najmłodszych amerykańskich pilotów do tej roboty. Ale się zastanawiali, jak to będzie, jak to będzie. Z tym, że na przykład była taka historia, to wiem na pewno, że przynajmniej w Krystowa, od tej strony powiedzmy wschodniej, do sklepu tego żywnościowego sprowadzane było wszystko ze Stanów. Łącznie z wodą, zamrożoną w blokach, no bo właśnie była taka opowieść, że tutaj to jest takie albo szkodliwe, albo trujące, albo w ogóle jakieś paskudne. Ja byłam, no bo jak zjadłem, że śluła ziemię, to śmy szli na targowisko owoce takie, że obrazy tylko malować, jedzenie wspaniałe, mleko cudowne, to dlaczego? No ale to podobno nie było takie zdrowe, no ale żyje do tej pory. Sprowadzali wszystko, mleko też sprowadzali w formie, że tak powiem, proszku i wody, to mieszali. To się nazywało, to jest fabryka mleka, bo to mi właśnie dzieci przyjaciół powiedziały, że idą do fabryki po mleko. Pytam się, po jakie mleko, do jakiej fabryki? Myślałam, że to krowa jest fabryka, nie. Nie, nie, to do fabryki się powiedzmy, to się miesza ten proszek z wodą i to się wlewa w butelki i tak się pije. No i wypłynęłam stąd, no i wiedziałam, że na wyspy Galapagos trzeba było nabyć widzę. Wiza wówczas kosztowała $1000. To nie dlatego, że Ekwador, bo one są ekwadorskie, że Ekwador był taki bardzo pazerny. Ja przypuszczam, że chodziło o coś innego, zresztą tego nie ukrywano, żeby ludzie nie rozdeptali Galapagos. Dlatego, że tam i tak tłumy Amerykanów się pojawiały. No a to jest coś, czego nigdzie na świecie nie ma, bo tam łażą jakieś takie pradawne gawi, jakieś takie płazy. No i trzeba było widzę za $1000, no ja miałam ograniczoną ilość pieniędzy. Pomyślałam sobie, że to ja nie będę deptać nawet za $1000 tego i popłynęłam bezpośrednio. Na pewno koło wyspy Marbello, bo ją widziałam i jedyny statek, który widziałam, to był jakiś taki malutki rybak, który łowił koło Marbello. I potem stąd aż na Marquise. No więc Marquise to 6 tygodni drogi. Wtedy nareszcie stwierdziłam, że chyba ja jednak nawiguję dobrze, bo po 6 tygodniach ta Markizja właściwie Nukuhiva pokazała mi się tak na plusie. Stwierdziłam, nie jest źle, to znaczy, że ja to dobrze robię. I właśnie na Markizach byłam parę dni. One są zupełnie niezwykłe, z tym, że byłam tylko na jednej wyspie. Port, powiedzmy, że to był port, ale to była taka zatoka i tam się stawało na zatoce i pontonem się pływało na brzeg, tam była taka półka skazna, tam było parę jachtów, tam to Markizy zresztą, tak jak i cała Polinezja, to jest Departament Zamorski Francji. Więc ja tam musiałam mieć wizę francuską, to była zupełnie odrębna opowieść, jak ta wiza była, że tak powiem, załatwiana, dlatego że
Tak jak mówię, to wszystko są sprzed 40 lat historie, ale Francuzi nie wydawali wizy wcześniej niż 6 tygodni przed zawitaniem do Francji. No więc ja musiałabym złożyć papiery 6 tygodni przed zawitaniem do Francji. Tylko tego się nie dało zrobić, bo 6 tygodni przed zawitaniem, oczywiście w ambasadzie w Warszawie, ja byłam gdzieś tu. No więc nie mogłam złożyć, ale nie odżałowana, niezapomniana Danka Zjawińska, która wtedy była sekretarzem w PZŻ-cie, jakimś cudem ich przekonała, że ja nie mogę tego zrobić pływając, prawda? Tu złożyć wizję, przepłynąć tu. Przekonała ten wydział wizowy w ambasadzie francuskiej w Warszawie i ja wizę otrzymałam w Panamie. Więc mi właśnie dlatego byłam w naszej ambasadzie, dlatego że ta wiza poszła do ambasady francuskiej w Panamie i z ambasady francuskiej przekazano ją do ambasady polskiej. I ja właśnie dlatego miałam przyjemność być nawet podwożona przez jakiegoś radcę handlowego ambasady. I tam odebrałam tą wizę, no i przypłynęłam tutaj na Markiza. Na Markizach było o tyle wygodnie, że była władza powszechna i jednoosobowa, to był miejscowy rządy. Ale w ogóle to tam było, to było naprawdę strasznie cudownie na Markizach. Ja po raz pierwszy widziałam wyspy wulkaniczne, zielone. Niedawno się dowiedziałam, że nie muszą być zielone. Ale tamte były cudownie zielone i one tak wyrastały w końcu oceanu. Zresztą tam była niewielka ilość mieszkańców tych rdzeni. Tam jeszcze wówczas na tej wyspie, na tych chwilach, nie było lotniska. Obawiam się, że teraz już jest. Lotnisko było tylko na jednym, na Łapołu, a z tej wyspy chodził taki stateczek i przewoził mieszkańców czy turystów. No, stateczek tak wyglądał, że no chyba z miłości do miejsca to w ogóle się trzyma, ale się z tym stateczkiem podróżowało i to tak wyglądało pięknie, bo jak wyjeżdżało dwie osoby, to cała wioska przychodziła i żegnała, mimo że te dwie osoby płynęły na wyspę, którą było widać. Jak przypływały, to też. No w ogóle to było cudowne miejsce. Zresztą ta cała Polinezja francuska, mam nadzieję, że cywilizacja nie powróciła. Bardzo fajni, bardzo serdeczni ludzie, niezwykli wręcz ludzie. I no to tak był rzeczywiście inny świat. Zresztą jeden z naszych kolegów, jakieś parę miesięcy temu, naszych kolegów klubowych, stwierdził, że coś tam na temat zapachu, że porty na Pacyfiku. Ja sobie przypomniałam też, że w każdym porcie na Pacyfiku jest zapach. No trzeba było tu głęboko pogrzebać, to jest zapach potry. Czyli suszonego orzecha kokosowego, znaczy nie orzecha, jako nie tej skorupy, tylko tego białego, co jest w środku. Jest to niepowtarzalny zapach i to jest tylko na Pacyfiku. W każdym porcie, w każdym, no bo to się eksportuje, oni to wysyłają. Ten właśnie zapach popór. No tu na Markizach to było trochę mniej tego, bo tam po tą poprę nie przypływa. Ale na przykład tam się dowiedziałam, że można robić chleb z mąki i z banany. No bo tam rosły drzewa bananowe, no i nie, zawsze mi się wydawało, że banan to jest coś takiego i to się kupuje w sklepie. Potem się okazało, że są takie olbrzymie drzewa i z tego się całe takie kiście zrywa i z zielonych bananów się robi. No poza tym też tak fajnie, bo na przykład nabywałam tam żywność, czyli grapefruity i sprzedawczyni, zresztą była taka, chodziła i zrywała te grapefruity z drzewa. No był kłopot, bośmy się nie mogli dogadać, wreszcie panienka pomyślała i zaczęła mi palcem na piasku pisać, ile jej mam zapłacić. To taka ona, no to widocznie akurat ona się zajmowała tym ogrodem, taka dziewczyneczka. I stamtąd z Markizów popłynęłam na Tahiti. To jest Tahiti, mimo że nie wiadomo dlaczego na ogół w Europie się mówi na to Tahiti, to nieprawda. Po tahitańsku Tahiti jest Tahiti. To się tak mówi, jak się pisze. No i tam było takie właśnie na Tahiti jedno największe i chyba najważniejsze miasto, jeśli tam w ogóle coś jeszcze było, Papeete, to Papeete, który, tak jak samo Tahiti, to było najpiękniejsze miejsce, w którym ja byłam. Dlatego, że jak się podpływa do Tahiti, obojętnie z jakiego kierunku, to widać koronę, to
znaczy tak, to jest wulkaniczna zielona wyspa, która ma na szczycie jakąś taką formację skalną, tak ukształtowaną, że wygląda jak korona i to jest chyba przezroczyste, albo biało przezroczyste, bo to w słońcu tak wygląda, jakby było zbrojone. To jest coś niesamowitego, zresztą w ogóle wyspa jest przepiękna, no i fantastyczni ludzie tam są. Ja nawet tam poznałam jedną prawdziwą Tahitankę, oczywiście kogo? Żonę Polaka. Oczywiście Polak był powiedzmy mniej legalny, dlatego że Polak był emerytem z Legii Cudzoziemskiej. No Legia Cudzoziemska to nie wiem jak teraz jest odbierana, ale zdaje się zgodnie z naszą konstytucją obywatel nie może służyć bez zgody w obcym wojsku. Legia Cudzoziemska to chyba nawet nie jest wojsko. To jest chyba coś innego. No. W każdym razie Stasiu był z Legii Cudzoziemskiej, zresztą dlaczego był z Legii Cudzoziemskiej? Stasiu jako, no powiedzmy półanalfabeta gdzieś z Małopolski został wywieziony w wieku chyba 15-16 lat na robotę do Niemiec. Wojna się skończyła i Stasiu uznał, że wraca do Polski. No to, no jak ma wrócić? Nie ma pieniędzy, nie ma nic. On powiedział, że tam jest takie, o jak będzie tam, to tam takie będzie duże miasto i on trafił do Paryża. No to w Paryżu do ambasady polskiej. A co powiedzieli Stasiu w ambasadzie polskiej? Żeby głowy nie zawracał. To on mówi, że on nie ma pieniędzy, ale on tu może popracować. Miesiąc, dwa, trzy, żeby mu dali za to na bilet i żeby mógł wrócić do Polski. No to go wygonili. No to gdzie poszedł? Pod most gdzieś, między jakichś proszarków. No tam go znalazła policja i on powiedział, że no nie ma co jeść, on nie ma gdzie mieszkać. A chcesz? Chcesz. A to my ci to załatwimy. No to poszedł do lekcji, w ten sposób. Tam skończył szkołę, tam się nauczył czytać, tam się nauczył pisać. Walczył między innymi pod GmbH. Gdzieś tam w Afryce walczył, był kilkakrotnie ranny i poszedł na emeryturę w stopniu sierżanta i stwierdził, że Legia jest rzeczywiście jak matka. Legioniści, przypuszczam, że to dzisiaj, to byli jedyni Francuzi, którzy mogli kupić ziemię na Tahiti. Poza tym nikt nie mógł kupić ziemię. Tam nie ma w ogóle sprzedaży, ale legioniści mogli. No to gdzie on wyjechał? No to wyjechał na Tahiti. Kupił sobie tam ziemię, taki mały domek, ożenił się z Tahitanką z tym, że no to może nie jest tak, jak sobie można wyobrazić, że jakaś taka półdzika dziewczyna, nie. Leoni miała maturę, bo większość z tych dziewczyn miała maturę. To była bardzo inteligentna pani, jeździła samochodem. No to, że mieli szóstkie dzieci, to jest inna sprawa. Ale dzieci były tak ustawione i tak urządzone, że dzieci się nawzajem sobą opiekowały. Idziemy spać, starsze kładą młodsze, a starsze kładą się same. Do szkoły cała paczka się zbierała, ustawiona pod rząd. Leoni to wsadzała w samochód, to rozwoziła po szkole. A potem żeśmy z Leoni jeździły po wyspie albo na przykład po restauracjach wieczorem, a Stasiu mówi, że niech się bawi, no, no, no może się bawić. A Leoni mi pokazywała, jak to wygląda. Zresztą to w ogóle to było przedziwne miejsce, przedziwny kraj i taki, że no my chyba ich ciągle też nie będziemy rozumieć. My w ogóle w Europie niewiele rozumiemy. W każdym razie no, bardzo fajnie tam było, ale stamtąd ze względu na kalendarz pogodowy przede wszystkim, no, trzeba było wyruszyć. Oczywiście obowiązkowo wieniec, kwiaty w piarę wyrzuciłam za siebie, żeby tam wrócić. A to chyba nie zadziałało tym razem tych kwiatów. Jeszcze nie wiadomo. Tak. Jeszcze nie wiadomo. A jeszcze nie wiadomo. Tak. Wyrzuciłam za siebie, wypłynęłam stamtąd. No tam raz w życiu mi się zdarzyło i to wolałabym tego nie powtarzać, bo to się płynie. To znaczy tu było Stadinki, tu są takie różne prześliczne wyspy, na które ja bym bardzo chętnie popłynęła, tylko że no, tak sobie wyliczyłam, że na początku grudnia powinno być w Australii, więc nie bardzo chciałam to przeciągać. No i tam urwał mi się fał. Z tym, że żeby było gorzej, no to tak przy takiej dość sztormowej pogodzie i w nocy. I wlazłam na maszt. Ja miałam o tyle ułatwione życie, że miałam stopnie na maszt, bo ja chciałam tej stopnie. Wlazłam na maszt i tam jakoś ten fał naprawiłam, to wszystko, on nawet się nie urwał, bo się jakoś tam gdzieś
zaciął, ale stwierdziłam, że tego więcej dni nie poprawiałam. Po ciemku, w nocy, jacht tak chodził, a tam na górze to jeszcze bardziej się kiwał. Nie wiadomo dlaczego, ale powinno się tak samo kiwać. No ale jakoś to się naprawiło i bez żadnych problemów, jako że ten pasat Pacyfiku jest i ten jest bardzo fajny. To jest gdzieś tak piątka, równo wieje i to troszkę mniej jest w nocy, może czwórka i potem piątka. Bardzo się fajnie buje i popłynęłam, to już tutaj na tym pagórku, na Fidżi. To był następny etap. Fidżi z tym, że na, do portu Suwa. Port Suwa to jest port, z tym, że to jest port taki, nie umiem wyobrazić. To jest olbrzymia, otwarta zatoka. I tak, tu idzie duża, duża fala, pewnego miejsca jest błahko. Jest tylko jedno przejście, bo to jest rafa. I się wchodzi za rafę i za rafą, jest idealny spokój. A jak się wchodzi do środka, jak się przechodzi przez to przejście, trzeba w nie trafić. No, trzeba wiedzieć, gdzie to jest, trzeba trafić w to przejście. Najlepiej wejść, najlepiej wchodzić gdzieś tam właśnie rano, kiedy nie jest za silny pasat, no i dość dokładną pozycję trzeba mieć. No i tam weszłam do Fidżi i tam właśnie przekonałam się, że niestety, ale kotwica naszą ruchu to jest. Dlatego, że tam się wszystkie jednostki stały na kotwicę. No a tam jakoś takie wiatry chodziły, jakiś prąd tak chodził i okazało się, że moja cudowna kotwica i ten muszynek nie trzymają jak. Ponieważ ja tam trafiłam na kolejnych przyjaciół i wybrałam się na ląd i z nimi do mnie się wybrało i okazało się, że Mazurek zaczął sobie jechać. No więc pogotowie ratunkowe z innych jachtów na bączkach złapali go, przywlekli na miejsce i co zrobili? Pożyczyli mi łańcuch. Powiedzieli, ty nie stój na szurowadle. To się stoi na łańcuchu. To nie szurowadło jest. No i właśnie wtedy już się przekonałam, że na pewno trzeba stać na łańcuchu. Pożyczyli mi łańcuch po prostu. Ja podpływałam, to oddałam łańcuch. No i tam już z Fidżi, zresztą Fidżi to też był zupełnie inny świat, też dla nas niewyobrażalny. Tam na przykład jak ja byłam, to akurat przedstawicielem WHO był Polak i jego żona. I tam wówczas był podstawowy problem, żeby przekonać mieszkańców Fidżi do tego, żeby mieli nie ośmioro, a czworo dzieci tylko. Bo ośmioro to oni się nie będą mieścić na tych wyspach. Ale w ogóle to może brzmi dziwnie, ale na przykład wówczas już tam była sytuacja taka, że w każdej najmniejszej wiosce musiał być, jeśli nie lekarz, to przynajmniej pielęgniarka, no bo tam pogotowie nie dojedzie, prawda? Nam się mówi, że pogotowie, tam pogotowie nie dojedzie, bo to są wyspy. Ale to powiedzmy, to taka ciekawostka. Tam jeszcze jedna była ciekawostka, dla mnie zresztą absolutnie fascynująca, dlatego że tam osiedlił się wnuk ostatniego prezydenta, nie wnuk, tylko bratanek ostatniego prezydenta Warszawy, Starzyński. Zresztą ożeniony z jedną z księżniczek fidżińskich. No, że tak powiem, różne były te jego losy i różne historie, dla których on tam się dostał, ale no, dla mnie to była żywa legenda. Ja nie pamiętam prezydenta Starzyńskiego. W ogóle pamiętam jego głos. Natomiast ja go nie pamiętam. Ja byłam za mały szczyt wtedy, kiedy powiedzmy on był prezydentem. Natomiast ja wiem, co o nim mówili rodzice. Przez całą okupację, co to był za człowiek. No i no, oczywiście to był jego bratanek. To był jego bratanek, ten Starzyński. Zresztą on podobno parę lat temu był w Polsce. Tak mi się wydaje, że była jakaś taka informacja, a jego żona była jedną z księżniczek fidżińskich, no bo tam też wynikłam i tam to w ogóle była to bardzo dziwna, bardzo skomplikowana struktura, z tym, że oni byli, na przykład rzecz
która mi się wydawała dziwna, ale potem stwierdziłam właściwie, dlaczego ja się dziwię, to tak widać jest. Panowie tam chodzą w spódniczkach. Bo oni mówią, że w spodniach to byłoby za gorąco. Panowie chodzą w spódniczkach. No poza tym mnie zafascynowała ta muzyka etniczna. Ja nie jestem entuzjastą tak zwanej folk, czyli muzyki ludowej, ale tamta była przecudowna, poczynając od tej, która była na Polinezji, powiedzmy francuskiej, bo to wszystko Polinezja, Mikronezja, więc, ale wszędzie niesamowita jest ta muzyka właśnie, muzyka, śpiew, no to w ogóle są bardzo, bardzo inni i bardzo przedziwni, jednocześnie naprawdę nadzwyczajni. No ale z Fidżi trzeba się było wynosić i już ze względu na to, że zbliżał się okres huraganowi, bo to był koniec listopada, no bo machnęłam ręką na Nową Zelandię i popłynęłam do Sydney przez Morze Tasmanii. No, płynęło się nie najgorzej, z tym, że ja już miałam doświadczenie, że tu wyjdzie bardzo solidny prąd. Więc jeśli będę niżej, poniżej Sydney, na południe, będę musiała pod ten prąd co Sydney podchodzić, więc na wszelki wypadek podeszłam tak, żeby schodzić z prądem na brzeg. No i wpłynęłam do Sydney i wówczas, no w tej chwili to podejrzewam, że bardzo wiele osób się zdziwiło, ale ja wtedy ze zdumieniem uświadomiłam sobie, że ja jestem w Australii, nie leżę na innej półkuli, to w Australii, która to taka była jakaś taka mityczna. A ja tu wchodziłam w Australii, do Sydney, do portu Jackson. To jest olbrzymi, zresztą niezwykły port, bardzo piękny, właściwie to no, nazywa się to. Ale to jest no, prawie jak pół morza. Wiedziałam, do jakiego klubu mniej więcej powinnam popłynąć, więc tam popłynęłam. Stanęłam najpierw na konstrukcji, no bo ze względu na kwarantannę, także razem z tym przypływała służba sanitarna, a w Australii wolno wwozić żywego jedzenia pod żadnym pozorem, znaczy jedzenia świeżego, pod żadnym pozorem może być tylko pusztowanie. Natomiast tak nie można, no to przyjechali ci, powiedzmy, posprawdzali to wszystko, no na Fidżi też mi sprawdzali, też nie wierzyli, że w tych puszkach to jest to, co jest. No to im kazałam otwierać i próbować, już nie otworzyli. No więc tutaj, poza tym przyjechała policja. Policja oczywiście nie wiem, bo immigration. Więc przypłynęła policja, zresztą nabrałam dla nich szacunku chyba po dwóch czy po trzech miesiącach, a więc oni przypłynęli, zapytali się, kiedy ja wypłynę. No to ja im powiedziałam, no i za te dwa miesiące, tego dnia, co powiedziałam, że ich wcześniej przyjechali do mnie, pytają się, czy ja im to wypłynę. Dlaczego? Taka była deklaracja, gdzie pieniądze zamontowane. A w Sydney byłam dość długo, jeszcze? Dlatego że już się zaczął okres huraganowy. Tutaj nie bardzo miałam ochotę na spotkanie z huraganem, więc musiałam przeczekać lato. Zresztą nie żałuję, dlatego że no, tam to i owo zobaczyłam. Tutaj w Australii. No i potem jak już się zaczęła późna jesień, to ruszyłam na północ. Tutaj wzdłuż brzegu, aż do rafy koralowej. No, żegluga przez rafę koralową to jest tak, to jest fascynujące, ale jak się płynie jednoosobowo, to jest dość męczące. Dlatego, że nie wiem, może teraz to poprawi. Ja miałam znakomite australijskie tylko że tam nie było prawie żadnego oznakowania. W rafie koralowej dla statków, nie pamiętam po ile, powyżej ile DRT, chyba 300, pilotaż jest obowiązkowy, jedzie pilot. Ja rozmawiałam z takim dwoma pilotami, pytam się, jak wy wiecie, gdzie jechać, bo jest tu jedno światło, a tamte powiedzmy, no, 1000 mil dalej jest następne. Ale przecież to bardzo proste, tak, o tutaj, z tej palmy, tak, nabieżnik na ten
na ten szczyt, a z tego szczytu tam na tą palmę, a coś tam. To była za wysoka szkoła. Po prostu nie wiedziałam, o której palmie oni mówią. No więc tutaj płynęłam, z tym, że płynęłam tutaj, wchodziłam do portów, które tutaj były. Ostatni port to był tutaj, na Wyspie Czwartkowej, a tutaj wchodziłam do portu, to były małe porty, albo stawałam na kotwicy. Dobrej nocy nie płynęłam, no bo no jakoś by mi pewnie to nie wyszło, ta palma i ten szczyt tak razem, na bieżniku, że do tego trzeba. Rafa koralowa jest bardzo paskudna, znaczy to jest farwaterem się płynie bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Tylko że jak tu jest rafa, to tyle jej wystaje nad wodą, reszta jest tam i jak się przejdzie o metr za daleko, to już się siedzi na rafie. Także tam trzeba bardzo uważać, jak się płynie samemu, to jest roboty od rana do nocy. Bo jak ze wschodem słońca wychodziłam, i przed wschodem słońca rzucałam kotwicę. No, jak mi się udawało, to wchodziłam do portu. Tam parę takich małych portów było, zresztą bardzo, bardzo urokliwy, ale w każdym razie to żegluga była wyjątkowo uciążliwa i wyjątkowo męcząca. Ja nawet nie byłam w stanie się zachwycać tym, co ja widzę. A poza tym w rafie jest jeszcze jedna rzecz. Całe to wybrzeże, ja podejrzewam, że to się niewiele zmieniło, to jest pustynia. Tam nie ma śladu człowieka. Nic się płynie. Tu puste wyspy, tu pusty brzeg. Kompletna pustynia. Na oceanie to jest oczywiste. Nie ma nic, no bo to jest ocean. Ale tu jest ląd, śladu życia. Nic kompletnie. Pustynia, pustynia, cały czas się płynie przez pustynię. Nie widać nic. Raz trafiłam na takich bardzo sympatycznych rybaków z tym, że oni mnie obdarowali homarem. Co się z tym robi? No dostałam takiego. Co ja mam z tym robić? Pytam się, co się z tym robi. Gotuję. No dobrze, ale jak? Co? Ja spróbowałam to ugotować, to zdaje się, że oni pod zwrabę dali tego. Ja po prostu nie wiedziałam, co z tym robić. Tam była jedna bardzo fajna sprawa, a mianowicie stacje brzegowe, tam ich było kilka, i policja namawiały bardzo do tego, żeby przynajmniej raz dziennie wywoływać stację brzegową i się meldować. O co chodziło? Że jeśli tam komuś się coś przydarzyło, to właśnie nie było szans na żaden ratunek. Jeśli nie było wiadomo, gdzie on się podziewa. Tam była taka historia, oni zresztą podawali jako przykład, że jakaś jednostka się rozbiła, wlazła na rafę. No na rafę, jeśli to jest jagny stalowy, to nie ma szans, to się musi rozbić. I tam było dwie osoby, z tym, że ojciec i syn, i chyba ten syn był pokaleczony, czy coś takiego. W każdym razie, no, zaczął być w ciężkim stanie, no, koniec. Nic, nikt nie przyjdzie z pomocą. Oni na szczęście byli blisko jakiejś, blisko jednej z nielicznych wysepek, na której była latarnia. I co zrobił ojciec? Dopłynął do tej wysepki i uszkodził tą latarnię. Pierwszy przechodzący statek zameldował, latarnia nie pali. I przyleciał helikopter i przyjechał statek naprawczy i znaleźli, inaczej to było papierze. No ale dobrze, że mieli w pobliżu tą latarnię. Jeśli ktoś się nie wie, więc oni żądali, żeby się po prostu meldować. Zresztą ja myślę, że te stacje brzegowe też chętnie to widziałem, no bo siedział taki i się budził, co tam robić. A tak to sobie pogadać mógł o pogodzie, o tym, o tamtym, to i tak fajnie było. Ja się oczywiście do nich zgłaszałam, dlatego że stwierdziłam, że to jeśli jest tak, aha, bo tam jeszcze była taka sprawa. Oni podejrzewali, że tam nielegalnie łowią Wietnamczycy. I że jeśli, ponieważ nielegalnie łowią, więc jeśli ktoś zobaczy i zgłosi gdzieś, to przyjdzie australijska marynarka wojenna i się zrobi deka. No bo oni tam byli, Brisbane byli, tam byli. Na Wyspie Czwartkowej były te jednostki brzegowe. Natomiast no, jeśli z kolei ta jednostka zobaczy kogoś, obawiając się zdemaskowania, no może po prostu głowę ukręci, zwłaszcza jak to jest jedna osoba, prawda? Więc oni mnie bardzo namawiali, bo ja tam
Kers, nie, już w Kers. Właśnie rozmawiałam z takimi policjantami, oni bardzo prosili, żeby zawiadamiać, żeby codziennie przynajmniej dzień, rano i wieczorem zgłaszać się i mówić, jestem tu i tu. Wszystko w porządku. No i tak dopłynęłam do Wyspy Czwartkowej, tutaj. Wyspa Czwartkowa, no takie, no to ktoś tam jest nawet jakiś kapitan wodny. Z tym, że ona jest dość ciekawa ze względu na to, że to jest takie dość kłopotliwe przejście, nawet nie tylko na małe jednostki, dlatego że tam jak się tak zdarzy, że wiatr i kierunek prądu pokrywają się, to prędkość prądu przy wysokiej wodzie może dochodzić do 8 metrów. No więc tam żeśmy stali na kotwicach, no bo się tutaj na ogół wszędzie stoi na sobie, stali na kotwicach i z zegarkiem ręku. Aha. Jeśli ja dzisiaj chcę przejść, jeśli nie Toresa, to 8.15 rusza. Ruszało się i w ciśnienie. Na Mazurku wtedy szłam, zwłaszcza, że w tą stronę dzisiejszym wiatrem. Na Mazurku szłam, wtedy miałam tylko zarefowanego wyroka. I Mazurek szedł 8,5 węzła. No oczywiście nie była zasługa, nie, to mówię, jak była gdzieś taka czwórka może. 8,5 węzła. Boje, takie boje wyższe ode mnie, takie leżały. Ale to nic nadzwyczajnego, bo tam jestem zawsze. Po prostu, tam jestem zawsze. Te boje tak leżą i to tak, bo ja wiem ile, może 3, może 5 minut. Tak, jak jedzie, to już jest spokój, już prawie się nic nie dzieje. I to przejście przez tą ciśnienie Toresa i dlatego jednostki na tej Wyspie Czwartkowej tutaj czekają. Czekają, bo jak ktoś planuje, że pójdzie jutro, to może jutro może iść tylko na przykład o 16.20. Ani wcześniej, ani później. No i tam się tak przechodzi. I potem stąd przeszłam przez Morze Arafura do Darwina. Tego Darwina, co to ileś wieków temu, chyba z 50 lat, tam był taki straszliwy huragan. Był ten huragan. Ja tam trafiłam na ludzi, którzy ten huragan przeżyli. Z tym, że były zdjęcia, jak to wyglądało po tym huraganie. No więc to tak wyglądało, jakby to było po dużym bombardowaniu i zostały tylko dwa budynki. Kościół i jeszcze jeden budynek. Dlaczego? Bo były murowane sceny. Natomiast te wszystkie domy australijskie w tych miejscowościach niewielkie. To są na ogół z patyków. I na patykach stoją jeszcze. W związku z czym to wszystko było dosłownie zmiecione. Część tych domów była na drzewach, samochody były na drzewach. Tam była taka sprawa, że oni mają bardzo dobrą służbę, oni ten huragan zapowiadają. Tylko, że Australijczycy jako ludzie pogodni doszli do wniosku, że przecież w Wigilię huraganu być nie może. No i nie. I to się w Wigilię zaczęło. Ci moi znajomi, którzy tam mieszkają, znaczy mieszkali, taki lekarz, który był tam ambulatorem w szpitalu, twierdził, że oni też nie wierzyli, jak to w Wigilię, czy to w Wigilię huraganu, kto to słyszy, jaki huragan może być w Wigilię. Więc oni uratowali się w ten sposób, że popędzili po ziemi do samochodu, bo pomyśleli tak, jeśli samochód ma maksymalną prędkość 180 km, a huragan ma prędkość maksymalną 160, to samochód powinien wytrzymać. No i wsiedli do tego samochodu, uruchomili silnik i siedzieli. No dom im tak, że tak powiem, na kawałki rozwaliło, ale oni w tym samochodzie przeżyli. Tam ofiar wiele nie było, natomiast budynki były całkowicie zdemolowane. Z tym, że mówię, dwa murowane zostały, bo ja nie widziałam tego, bo to było wiele lat przed moim pobytem, ale tam jest taka specjalna, była taka specjalna tablica i były zdjęcia. Po huraganie fotografowali, jak to wyglądało. No to bardzo, bardzo fajne miejsce, tam się bardzo, bardzo miło stało na kotwicy. Bardzo miło, bo tam woda była taka, że jak się wchodziło do wody, to nie było wiadomo, już się jest w wodzie. Mokro, no to chyba się jest. Bo ta woda miała, bo ja wiem, ze 26-7 stopni. Temperatura powietrza podobna, a to była zima.
Także po prostu na tym, że ja tu ją powieszę, no, bardzo fajnie. No ale z Grawina już opuściłam wszystkie, tutaj nie liczę zresztą porty australijskie, poszłam po prostu przez ocean Gdyński na Mauritius. Rzeczywiście pasat, ja słyszałam, że pasat na Oceanie Indyjskim jest najsilniejszy z wszystkich pasatów, wiatru pasatowych na świecie i faktycznie. To było coś niesamowitego. Z tym, że oczywiście miał drodze pasatu, to znaczy był stały wiatr co do kierunku i prędkości. Oczywiście odchyłki tam 5, 10 stopni w tą, czy w tamtą były. No raz wiało 9, raz wiało tylko 6, ale był rzeczywiście niesamowity. Zresztą tutaj miałam przed, nie, to mało się, przyszłam na Mauritius. No i na Mauritiusie z nim, ja celowo tam stanęłam. Tam było zresztą tak bardzo przedziwnie, dlatego że to taka bardzo mieszana ludność i mieszane kultury. Tam akurat trafiłam na naszych kolegów, którzy studiowali w Polsce, Hindusi, z tym, że studiowali we Wrocławiu na Akademii Chemicznej, wywieźli stąd polskie żony, zamiłowanie do bigosu i innych wóz. Ja tam akurat na nich trafiłam, bo tam powiedzmy panie dentystki, panowie lekarze, no to była ta śmietanka. Oni zresztą sami odnaleźli. No te żony powiedzmy opowiadały, że to nie jest tak, taka bajka być żoną w takim dziwnym miejscu, nawet kogoś takiego. Zresztą to w Indiach prawdopodobnie jest nie tylko tam, bo to były akurat obyczaje hinduskie. I z Mauritiusa już nie wybierałam się na Madagaskar, tylko z Mauritiusa bezpośrednio do Berbani. No i tutaj wreszcie miałam szansę na kontakt z huraganem, z tym, że on na szczęście, ja szłam tak, a on grzecznie poszedł na Madagaskar. Ja o tym huraganie bym nie widziała, bo nie wyspał. Ale ostrzegł mnie polski statek. No ponieważ ja sobie gaworzyłam z Gwinią Radio, właściwie prawie przez cały rejs, może za Oceanem Indyjskim, tu były kłopoty z łącznością. Ja nie miałam odpowiednich częstotliwości, więc tu mogłam, tu nie bardzo, ale tu już się zaczęło się i polski statek mnie ostrzegł. Polski statek zaczął się strasznie przejmować. Co to będzie, jak taki mały jak dopadnie huraganu? A ja sobie zrobiłam bardzo wnikliwe studia na temat huraganu, bo mnie w kanale panamskim pilot ofiarował taką książkę, ja mam zresztą do dzisiaj. Jest tak powiem, wszystko co o huraganie wówczas wiedzieć należało, to były materiały zebrane przez US Navy. I oni tam naspisywali rzeczy różnych, ale na przykład wniosek był taki, że no ponieważ huragan to jest z jednej strony wiatr, ale z drugiej strony to jest zafalowanie. No jest na zafalowaniu huraganowi lepiej się czuje mała jednostka niż duża, co zresztą tysiące przypadków potwierdza. Bo mała jednostka chodzi jak korek, a duża jednostka może się złamać, na dużej fali coś się dzieje. No poza tym, no tam było napisane, co należy robić. Zresztą to mi tacy zaprzyjaźnieni żeglarze amerykańscy jeszcze w rafie koralowej powiedzieli, że to należy wszystko zdjąć z jachtu, co jest na pokładzie i schować do środka. Po czym się zamknąć i schować w środku. I czekać, co będzie. No bo oni tak jeden huragan przeżyli. No i ja tutaj, jak właśnie płynęłam z Mauritiusa do Afryki, to właśnie statek zapowiada, że idzie taki i taki huragan i co ja zrobię. No ja naiwnie, jak dziecko mówię, nie no to mnie to się nic nie stanie, no ale oni się martwili. Ale przy okazji to mi zrobili chrzest, na odległość chrzestu ludnikowi. Ja sobie zrobiłam sama, ale na Pacyfiku, oni mi zrobili jeszcze jeden chrzest. No oni się szalenie martwili, bo oni trafili nie w oko, ale gdzieś w pobliżu oka huraganu. A ten huragan mnie ominął, także ja tylko się o nim dowiedziałam, jak mi się skończyło. No i dopłynęłam tutaj do Berbani. Do Republiki Południowej Afryki. Z tym, że
co jest teraz. Nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy to było chyba najdziwniejsze miejsce, jakie widziałam. Z tym, że ja niestety patrzyłam na to miejsce, tak powiem, ze szczytu. Ja byłam biała. To była zasadnicza różnica. Ja tam zobaczyłam, co to jest apartheid, na czym to polega. Nie wiem, dlaczego u nas się o tym mówiło. No nie mówiło się, że nie mówiłem Żydów. No tak w ogóle nic się nie mówiło. Ja tam zobaczyłam, na czym to polega. To ja mówię, ja patrzyłam ze szczytu na to. Ja byłam biała, na dodatek byłam Europejka. To w ogóle był sam szczyt. Na przykład taka sytuacja. Ja powinnam była zdać broń. Ja miałam tą wędrówkę. Powinnam była zdać broń na policję. No, a tak gdzie jest policja? Stanę w kolejce. No więc wzięłam tą wędrówkę pod pachę i sobie idę, nie? No to mi powiedzieli, że tam jest. No i przyszłam tam do komisariatu, miła pani. Ja mówię, że ja chcę to oddać. Ja chcę to wam do depozytu. Dobrze. A. No dobrze. Tak na mnie patrzy, ja patrzę na nią. No to paszport chcę. No to jej pokazuję paszport. I w tym momencie ja to będę chyba do końca życia pamiętała, bo mi się to wydawało no nieprawdopodobne. Fakt. No nie byłam elegancko ubrana. Byłam po półtora roku ciągle na wodzie i to ciągle w tym roku. Bardzo opalona. Ja nie byłam wytwornie uczesana, ale ta kobieta wstaje i mówi, słuchaj, ja cię bardzo przepraszam. Ja nie wiedziałam, że ty jesteś biała Europejka. Ona pomyślała, że ja nie jestem, mnie za to przepraszała. A ja zgłupiałam, słuchaj, co? Ta baba będzie, o co tu chodzi? Ja cię przepraszam, że pomyślałam, że pomyślałam, a ty jesteś biała Europejka. Biała Europejka. Coś niesamowitego, prawda? No tak, że opalona byłam, ale proszę Państwa, no, ja myślę, że to każdy był lekko zaszokowany. Biały Europejki. Przepraszam, że ona mogła coś innego pomyśleć. Policjantka zresztą biała. No prawdopodobnie z Buru, bo to mówię o z Buru byli policjanci. No i potem żeśmy już pracowicie tą, że tak powiem, tą broń zapisywały, bo nie wiedziała jak to, co to jest, jak to nazwać. Ja oczywiście też nie. No wzięliśmy jakieś takie, ona jakieś takie obrazki wzięła, żeśmy patrzyli podobne do tego, a nie, do tego nie, do tego to pewnie to jest. Napisała protokół, dała mi ten protokół i to potem zobaczyłam. Tam było bardzo miło, bardzo fajnie. Pod bardzo piękny klub, niezwykle wytworny. Ale tam dla białych tylko były taksówki też. Pisało nie taksi, tylko łek. I jeśli ja bym chciała wsiąść do taksówki, gdzie było łek, to mnie taksówkarz by nie wziął. Winda była w kapitanacie, bo tam raz byłam. Dla białych i dla czarnych. No więc ja podchodzę, winda, to podchodzę. Stoi czarny, elegancki pan. I tak, co jest? Pokazuje mi. Nie mogłam pojechać z windą dla czarnych, bo ja byłam biała. Tam były dziesiątki takich rzeczy. Na przykład tak, był uniwersytet dla białych, dla czarnych, dla kolorów. Ukraińców u nas wpuszczają się. A Ukraińców ja pójdę z tym, że mają na no, potem jak przypłynęłam do Marii Błoka przynajmniej, doszłam do wniosku, że muszę część podwodną oczyścić, no bo pewnie tam trochę się nazbierało i pomalować. Się okazało, że ja tego nie mogę zrobić, muszę wynająć murzynki do tego. Bo biała kobieta nie może robić takich rzeczy. A to był problem, podpłynąć na slip i to wszystko. Już nie mówiąc o tym, że to sama skrobała, ja mogłam sobie to oglądać. To było zupełnie nieprawdopodobne. Trafiło mi się być w dzielnicy dla czarnych. Zresztą zrobiono mi trudami, dlatego że nikt z tamtejszych znajomych, bo tam miałam trochę znajomych, nikt nie chciał mnie tam zabrać. Tam samochód nie może wjeżdżać. Okazało się, że jest dzielnica i jest brama, stoi dwóch czarnych policjantów, oczywiście czarnych. Nie wiem. Dla czarnych nie mógł być biały policjant. Jest napis, że biały wchodzi na własną odpowiedzialność.
No ten człowiek biały, który mnie tam zawiódł, był przerażony. Ja chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Tak czytam, to się w Vancouverze, w piątek, sobotę, kiedy... Nie wiem, jak jest tam teraz, ale wtedy ja byłam zaszokowana i przerażona. Jeśli się czarnego chłopaka, który ogląda wystawę, ja oglądam 5 metrów dalej, bierze za głowę, idzie dwóch biały, pan mi wyrzuca, bo przeszkadza białej kobiecie, no ludzie. Ale to tam tak było. Ja się bardzo dziwię, że tam się tak ładownie to wszystko skończyło. Bo ja tam poznałam paru takich młodych, przytomnych ludzi, którzy stwierdzili, że oni się boją, co to będzie. Co to będzie, że to jest bomba. Jak byli wszyscy biały. Wtedy populacja była taka. 4 miliony białych, 16 milionów tych innych. No więc to było, dziwne to było. Mówię, ja nie miałam żadnych problemów. Zresztą ja w ogóle bardzo miło to miejsce wspominam, dlatego że znaczy miło i dziwnie. Otóż trafili mi się tam znajomi, którzy chcieli mnie zabić do parku Grygiera. No to jest takie zoo, że tak powiem, otwarte. No. No park Grygiera, każdy, kto jest w RPA, powinien obejrzeć. No oni mnie tam zabiorą, ale ja muszę mieć przepustkę, bo się okazało, że ja, tak jak każdy kapitan jednostki, mam prawo poruszać się w promieniu 50 kilometrów od portu, a ten park Grygiera to chyba ze 300. No więc tam muszę mieć przepustkę. To poszłam przepustkę załatwiać i ten załatwiając mówi, że nie mogę. No ale dlaczego? To nie. A jeśli to ma być gwarancja finansowa 1000 rondów? No 1000 rondów to było bardzo duże pieniądze. Ja tyle nie mam, ja nie zostaje mi jak, to jest więcej gwarancji. Jak uważam te finanse, nie może być. Nie musi być 1000 rondów. No więc próbuję mu wytłumaczyć, że zostaje jak, którego wyposażenie jest warte więcej niż już. Nie ma, ma być 1000 rondów. A potem no, chodziło o to, że jakby mi się coś stało, to żeby było na ubezpieczenie, nie wiem, to chyba nieprawda. No to mu powiedziałam, że oni są rasiści, dlatego że w żadnym kraju nikt nie żądał ode mnie gwarancji finansowej za nic. No to pan powiedział, że przykro mi, nie ma czasu i poszedł sobie. No i pojechałam do parku Grygiera, ale moi przyjaciele Szwedzi, którzy stali burtę ze mną, też się na nich obrazili, bo im też kazali zapłacić, oni też chcieli jechać, też mi kazali zapłacić i też się obrazili, bo powiedzieli, że przecież oni jak zostawiają. Także nie pojechałam do parku Grygiera. No i stąd popłynęłam tutaj do Kapsztadu. No to była mało wesoła historia, dlatego że no tutaj podobno są te największe fale na świecie, mówicie. Ale ja wykombinowałam, że pójdę 100 mil od brzegu. No i właśnie w tych celach wezwano mnie do kapitana, że bardzo proszę, żeby przyszła, bo oni mi dadzą instrukcję, jak płynąć. No więc ja poszłam do nich i stąd się dowiedziałam, że są windy dla czarnych i dla białych. Bo już tak to nikt na mnie nie jeździła. No ja im powiedziałam, że będę płynęła do 100 mil, no i powiedzieli, to świetny pomysł, że trzeba albo prawie po plaży, albo 100 mil ze względu na prądy, które tam są i statki faktycznie takim dużym też tam chodzili. No ale ponieważ rozmawiałam z nimi, żeśmy to ustalili, to ja to płynęłam z Derbanu, to dwa razy dziennie nadawali prognozę pogody i na początku było ostrzeżenie nawigacyjne, że prosi się statki, żeby uważały, ponieważ na jachcie był podany opis, płynie samotny żeglarz i nie zawsze może być stuprocentowa obserwacja na pokładzie. No więc przez dwa tygodnie straszyłam dwa razy na dobę jako niebezpieczeństwo nawigacyjne. Ale to bardzo ładnie z historii zadbali o mnie. Nawet zdarzyło się, że jeden statek podszedł i na 16 zapytał, czy wszystko jest w porządku. Także bardzo miło było. No i no, przypomniałam tutaj do Kapsztadu. W Kapsztadzie to już to było prawie święto, bo tu faktycznie no, tu się bardzo głupio płynęło, zwłaszcza, że tu się właśnie popsuł samostre, więc musiałam sterować. Jest okropnie nudne, strasznie męczące zajęcie. Tak mniej więcej 20 godzin dziennie sterowałam. Najgorzej było, że nie można było usiąść w kabinie, bo wtedy zasypiałam. Ale no,
jak się pójdzie w takich warunkach, że się robi jakiś taki lej, wyrasta do wysokości salingu, potem albo się zwala na jak, albo się rozpływa, to się spać nie da, bo człowiek jest wystarczająco napięty i przerażony, żeby powietrze był zmęczony. Ale no, przypłynęłam tutaj do Kapsztadu, zresztą płynąc właśnie te mniej więcej 100 mil, a tu jest też dobre miejsce, bo tutaj schodzi ten tron bengalski, tu trzeba bardzo uważać, bo przy słabszym wietrze to wycofuje po prostu. No ale przyszłam do Kapsztadu, no w Kapsztadzie to znaczy tak, Derbanie, nasi przedstawiciele mediów zgłosili się do mnie z Polski, że podobno już rejs dookoła świata ukończyła pani, która się angażuje. Nie słyszałam. No, nie bardzo miałam się dowiedzieć, gdzie. Ja sobie myślę, no może Australika. Już podobno ukończyła. No faktycznie ukończyła. Z tym, że z Dakaru do Anglii jak jej zabrali statkiem, bo jej się zgubiło. Ona dopłynęła do Dakaru. A ona w ogóle płynęła z Australii, znaczy z Australii dopłynęła do Anglii w tym czasie. Znaczy to wieźli jej jak. Bo to była bardzo ciekawa osoba, bo ona płynęła na jakiś zlot w Fajczarze. I doszła do wniosku, że najprościej jak ona z Australii, z Queensland popłynie jak. To była pani, która już miała wnuki, no faktycznie. No ale to coś u nas ktoś usłyszał, no i wtedy przyszedł do mnie taki młody człowiek i powiedział, słuchaj, ty nie wiesz, że ona płynęła sama. Bo ja z nią płynąłem z małym Kiusa do Derba. I przyszedłem ci powiedzieć, że powiedział. No to nieprawda, że ona płynęła sama. No ale tutaj w Kapsztadzie to się okazało, że jest już inna konkurentka, nie powiedzmy angaż, tylko Naomi James, która przypuszczam, chociaż to może być przypuszczenie, była w Kapsztadzie i płynie dalej. Na jachcie większym, szybszym na pewno od mojego. Ona miała płynąć non-stop, no ale zdaje się, podnieś się utopił czy coś takiego, weszła do Kapsztadu. No i płynie dalej. To mi też powiedzieli w Kapsztadzie. Ja jak sobie pokalkulowałam, gdzie ona może być, kiedy była w Kapsztadzie, jednostka większa, no to był też wielki Steve Blysa. W sensie to ona będzie na pewno szybsza. W związku z czym ja muszę po prostu wypłynąć wcześniej, no i niestety z Kapsztadu musiałam wypłynąć wcześniej, najgorzej już dalej musiałam płynąć non stop, bo jak się spieszyć, to się spieszyć. A tutaj w Kapsztadzie, no fajnie tutaj się stało, dlatego że znów znalazłam jakichś takich miłych, sympatycznych ludzi. Tam się zawsze tacy dawali znaleźć. Jak stąd płynęłam, to miałam instrukcję od tych, którzy też już płynęli. Bo tam bardzo, też ona obu te jachty się na jednej trasie spotykają. Prędzej czy później, jak płynie 10, to tak, a, można liczyć, że 7 się spotkał na tym kolecie. Niekoniecznie 10, ale tak 5 do 7 na pewno. Ja z Kapsztadu popłynęłam, Wyspę Świętej Heleny widziałam i tyle. Wyspę Niebowstąpienia widziałam i tyle. Tych nie, Piotra Pawła, nie? Przeszłam równik. Przechodząc równik zawsze tak mi się wydawało, że wszyscy opowiadali tam jakieś takie ciszy, coś. A ja miałam ciszę 15 minut, po prostu wiatr się zmieniał. Zmieniał się z tego pasatu na ten pasat. To się w dobre miejsce trafiłam. Zresztą ten pasat tutaj, na Równiowym Atlantyku, to można każdego polecać. To jest najcudowniejszy wiatr na świecie. Tak jak mnie tu w Kapsztadzie opowiadali ci, którzy już pływali tym czasem, kropli wody na pokładzie. 3 do 4, non stop, nie więcej. Równiutki wiatr, piękna pogoda, niesamowita. Z tym, że tutaj na tej trasie ja miałam inny problem, dlatego że straciłam łączną linię REM. Po prostu nie mogłam. Nie było łączności, nie mogłam się z nimi porozumieć. Na całej trasie miałam, a tutaj nie. Nie było wiadomo jak, nie było wiadomo dlaczego. Ja sobie wtedy wymyśliłam, jako że ja nie znam się na tych sprawach, powiedzmy, łącznościowych, że mnie Afryka przysłała. No to jest oczywiście błędnie, no ale ja sobie tak to wykombinowałam. Zwłaszcza, że James też tutaj miała kłopoty z łącznością. Ona podejrzewam miała z innego powodu, że być może miała coś
dlaczego ja miałam, to było wiadomo, potem mnie po prostu nie te częstotliwości wstawił w serwis w domu. Ale w każdym razie tu nie było łączności. Oj, hało. Chyba za 3 tygodnie. Ale ja zgodnie z umową z linią radio codziennie o określonej porze wywoływałam linię radio. Cisza. Włączały się jakieś stacje afrykańskie. Jedna miała system wywołania pil-pil. Co ja zaczynam korespondencję, to pil-pil. A potem mówili w jakimś języku, ale nawet nie wiem w jakim. W każdym razie. No i tutaj, no grubo, przed dojściem do równika, a tym dnia radio się odezwała. No to było potwierdzenie, że nie Afryka zasłaniała. Oczywiście to nie to było i to była bzdura, ale Afryka nie zasłaniała. No to jak Afryka nie zasłania, to w porządku. No i tak płynęło, oczywiście zgodnie, że tak powiem, z tradycją starych żaglowców, tak? I na Wyspy Kanaryjskie. Tak? Wróciłam na Wyspy Kanaryjskie. Mówię, żałowałam, no może trochę świętej Heleny, chociaż i tu, bardzo źle się stoi na kotwicach. Tutaj właściwie nie ma portu. Jak na oceanie, na kotwicy to się bardzo dobrze stoi. Na oceanie jest fala zawsze. Nawet jak jest taka gleba zupełna, to tak z 1,5 metra to chodzi, ale tego się nie widzi. No gładko jest. Ja to dopiero zobaczyłam na Morzu Tasmana, jak się spotkałam z Wybickim. Ja miałam taką przygodę przed Australią. Zresztą tą przygodę, z której ja jestem szalenie dumna, dlatego że właśnie gadałam z Nino Radio, zakończyłam korespondencję i Mazurek to Wybicki. Wybicki. Proszę podać pozycję. No to podaję. O, wie pani co? To się za pół godziny spotkamy. O, będzie teraz Beata. Jak my się spotkamy? Czy ta pozycja jest dobra? Po 3 tygodniach robiliście to. Jak my się spotkamy? No, jeśli taka pozycja, to za pół godziny się spotkamy. No i sam się tak. Teraz będzie wstyd się okaże, że to w ogóle nie ta pozycja, że w ogóle nie będę mnie szukać z tydzień. No i tak. Pomartwiłam się. To jeszcze nigdy mikrofon nie taki, tylko słuchawką. Złożyłam słuchawkę, patrzę przez zejściówkę i widzę. 2 maszty AOW na horyzoncie, Wybicki podchodzi. No za pół godziny, że tak powiem, byliśmy. W związku z czym, no on bardzo ładnie zrobił, tak tam zrobił alarm opuszczanie szalu, w związku z czym po mnie przypłynęła szalupa. Wzięli na hol Mazurka, zanieśli hol na rufie uwiązali Mazurka, oczywiście na takim holu bez końca, a ja wlazłam po drapie, no i tam się zaczęła uczta, więc kucharz przygotował, zdaje się, jedzenie na tydzień dla 5 osób, cały stół zastawiony. Kapitan mówi, że oferuje mu kąpiel w łazience. Kąpiel, bo 3 tygodnie w ogóle egzotyka kompletna się, przecież byłam w słonej wodzie. Ja schodziłam, a na jachcie została warta, bo panu zostało na jachcie. No ja schodziłam, to taką pakę miałam jedzenia, na pewno byłam głodna. No i dostałam lampę, dlatego że akurat właśnie tym agregatem było nie takim, mi się skończyło światło. Znaczy nie, akumulatory były naładowane, ale nie mogłam używać świateł pozycyjnych, bo nie chciałam za bardzo rozładowywać, no więc lampę naftową dostałam, którą sobie powiesiła. No to było takie spotkanie. No i zresztą taki spotkań parę miałam, co mnie zresztą bardzo zawsze cieszyło, dlatego że na przykład tu była taka historia, że już przeszłam równik i tutaj w którymś miejscu przecięłam linię rejsu z Wyspy Amerykańskich na Barbados. No więc koniec, jest skończony rejs. No i fajnie, ja to przez dwie radio podałam, że tak, że jest skończony, że już jest, powiedzmy, pętla zamknięta i w ogóle. No to potem, no fakt, że potem to były pracownicy, bo wszyscy chcieli mi złożyć gratulacje. A ja po 2 godzinach używania radiotelefonu musiałam ładować akumulatory. A żeby ładować akumulatory, to musiałam ileś żagli wynieść z połkiku, bo pod tymi żaglami była grega produktwórcza. Więc tak codziennie już pracowałam, myślałam te żagle. Ale taką historię fajną miałam tutaj płynę. Patrzę statek. No statki niechętnie. To nie wiadomo, jak on jest daleko, to był biedny, ale jak jest blisko, patrz,
patrzę, idzie statek. I ten statek idzie na mnie, sobie myślę, co za dręctwo, po co oni się dopytali. A to był statek radziecki, statek potrzebny na przyzwoitą, bo to już 10 mile. Podnieśli zestaw wszystkiego najlepszego, gratulujemy, i popłynęli na nim. Czyli gdzieś coś się już odmyślało, aha, to już coś odpowiedzieli. No i tak dopłynęłam na Wyspie Kanaryjskiej, no skończyłam na Wyspie Kanaryjskiej. Naomi James zakończyła swój ojciec chyba 3 tygodnie po mnie. Ja już zdążyłam z Wysp Kanaryjskich dopłynąć do Plymouth. Ona się nie przypłynęła. No, Anglicy z tym się ciężko pogodzili, zdaje się, do dzisiaj się nie pogodzili za bardzo. A moja następna konkurentka była... ona chyba miesiąc albo 2 miesiące później, to była Francuska. I ona płynęła przez Kanał Panamski, ale potem jakoś tak wracała. W każdym razie ona miała większą jednostkę. Zresztą to była piękna dziewczyna, modelka. I ona była też później. Ja o niej też się w Kapsztadzie dowiedziałam, ale ona była wtedy na Pacyfiku Południowym. Więc pomyślałam, że ja przez południowy Atlantyk i kawałek północnego szybciej przebiegłam. Natomiast James, no to już była, już chyba chorą przeszła. Albo była na południowym Pacyfiku. W każdym razie, no, z tym to była duża, szybka jednostka. No, ale no, mnie się udało, bo się musiało.